Cześć wszystkim! Znowu Poziom 7, a ciąg Pillars of Eternity. Muzyka jest taka dosyć mroczna, pasująca do klimatu. Podoba mi się. Wchodzimy tam. Przysyła mnie Vyla. Mam odszukać zaginionych strażników. Więc to o ciebie chodzi w wiadomości o niej. Spodziewałem się, że przyślę cały oddział justycjariuszy. Nie żebym zgłaszał się na ochotnika. Zaraz otworzę bramę, uważaj na siebie. Jeśli wpadniesz w tarpaty, nie będziemy mogli wysłać nikogo na pomoc. Domyślasz się, co mogło spotkać strażników? Nie, i nie mam zamiaru się dowiadywać, jeżeli mnie rozumiesz. Zaginieni żołnierze z pewnością nie byli dezerterami. Najgorsze jest to, że w obu przypadkach, kiedy wartownicy znikali, następna zmiana została otwartą bramę. Nie wiem, czy to strażnicy weszli do środka, czy coś wydostało się na zewnątrz. I jeśli to drugie, wkrótce uchodźcy będą naszym najmniejszym zmartwieniem. Widziałeś albo słyszałeś coś nietypowego? Moi drogi, staram się ignorować wszystko, co tam się dzieje. Jedna ze strażniczek poprzedniej zmiany mówiła, że słyszała krzyki, coś jakby rozkazy dochodzące z północno-wschodniej części wzgórza. Jednak nie mam pojęcia, jak ktoś mógłby tam przeżyć. Kilka razy coś mignęło mi po drugiej stronie bramy. Nawet nie chcę sobie tego przypominać. Dobra, żegnaj. Hey there. Okej, wchodzimy. Północno-wschodnia część, mówisz. Okej, szkielet wolowni. Co ty mówisz? To miejsce sprawia, że aż krew pozuje tam, gdzie nie powinna. Okej. Szkielet mag. Szkielet łowca stawia się bliżej tutaj. Eder. Czy możemy strzelać przez to? Oni chyba mogą. Więc nie my powinniśmy. Skelet mag rozwalić. Okej. No. Już się wdałeś. Co tu się dzieje? Dobra. To są myślniki dusz. Więc mogę robić tego. Ale na razie zachowajmy to na lepszą okazję. Dobra. Tam mag padł. To może teraz zajmijmy się łowcami. Okej, fajnie, że nie mają dodatkowej redukcji obrażeń od strzał. To mi się bardzo podoba. Ty możesz... Nagrywasz. Dobra, to użyj swojego rozkazu. Okej, paladin trochę pomógł. Jeszcze jeden. Ładnie. Możesz jeszcze raz. Świetnie. Możecie przewrócić go. Okej, ona zaraz wypali z kołęcza. Ładnie. Teraz możesz go podpalić w tym momencie. Yes. Teraz jej go rozwalisz. Okej. Ładnie. No, on się spali. Wcześniej powinienem zacząć rzucać te podpalenia nią. One są po prostu świetne. Okej. Just say the word. Na to, że nie ma pułapek. Okej. Zestaw obozowy. No, zapamiętam to. I'll go on ahead. Fajnie. Co my tu mamy? Zwój płomienia lata. Obrażenia. Całkiem ładne. Myślę, że to dam kapłanowi na jakąś ciemną godzinę. Tak. Użyjemy tego kiedyś. Dobra, tu zestaw obozowy, zapomniałem.
Okej. Wow, wow, wow. Say the word. Hey there. Okej, co tu mamy? Cmentarz ze wzgórza dziedzictwa. Darkwood. Nie wiem co to jest. Zaraz będzie nieżywe. Myśli bardziej nieżywe niż obecnie. Okej, wygląda na to, że również ma wysanie dusz. Tak? Nie, to coś innego. Myślałem, że ma to jest taka sama ikonka w tym dusze. Zgubiłem katera. Okej. Sure. Nie sprawdziłem jego... Hey there. ...odporności. Będę musiał zobaczyć, czy... Yeah. Czy jest wrażliwy na ogień bądź na mróz następny raz? I'll have this open in no time. That'll do it. Okay. Nic ciekawego. Hey there. Będziemy dostać za nich expów. Sure. Ale spoko. Yeah. Nie są również jakoś zabójczo trudne. I'll have this open in no time. That'll do it. Okej, co my tutaj mamy? Przeciwmagiczny. Okej, chyba mamy coś takiego, więc... Whatever. Hey there. Okej, idziemy na ten północny wschód. Sure. Wspomnieli, że tam coś się znajdowało. Na krypcie w niej już ślady szponów. Okej. Okay. Może wiecie co widzę. Trzymajmy tą pozycję. Your thoughts must be deep. Okej. Dobra, ale od ognia. Your thoughts must be deep. Wiesz co? Podpal. W sumie może go podpalić od razu. To chyba... Też walcie w nich. W niego stanowi większe zagrożenie. Okej. Okay. Może tak. Sure. Okej, to jest jakiś domek. Potrzebujesz właściwego klucza, okej. Napis na małej tabliczce u podstawy brzmi wolność ponad wszystko. Okej. Okay. Jego wolność chyba była ponad jego głowę. Ale no cóż. Inskrypcja nad herbem rodowym brzmi Valtas. Okej, okay, czyli to jest krypta jakaś? Rodziny? Nie wiem. Okej, okay, tu są jakieś otwarte... Jakiś otwarty dom. Zobaczmy jeszcze resztę. Resztę tego wzgórza. Hey there. Just say the word. Są jakieś pułapki? Nie.
Okej. Hey there. Just say the word. Let's see what's in here. As promised. Okay. Hey there. Coś tu jeszcze więcej mamy? Pewnie. Nie wiem, drogu. Okej, uszło mi na to, mamy uderzenie. Możemy mu jeszcze te rozkaz zarzucić, co dodawało. O, też uszło mi. Okej, dobra, no to możemy poczekać. Sure. No to zajrzmy do tej chatynki. Resztę zbadamy później. Skoro tutaj dobiegały jakieś okrzyki, to może tutaj znajdziemy jakichś przetrwałych. O! Patrzcie! O! Okej. Nie tego się spodziewałem, szukając przetrwałych. Leira, kiedy wchodzisz do pomieszczenia, kobieta odwraca się w twoją stronę. Jej duże, zbielałe oczy lśnią w mroku grobowca niczym dwie latarnie. W jej bezpośrednim otoczeniu dostrzegasz czterech rycerzy Tygla. Wpatrują się w kobietę szklistym, nieobecnym wzrokiem. Odsiecz, nareszcie! Mam nadzieję, że wziąłeś ze sobą broń. Musimy się stąd wydostać. W kobiecie jest coś zwiewnego i nierzeczywistego. Widać to nawet w ciemnościach grobowca. Kim jesteś? Jestem komendantem rycerzy Tygla. Dowodzę oddziałami porządkowymi stacjonującymi na wzgórzu dziedzictwa. Moim obowiązkiem było przywrócenie ładu w dyskrycie, gdy to coś się wydarzyło. Co tu robisz? Przybyłam tu w poszukiwaniu ocalałych. Zbyt późno jednak zrozumiałam, że nie ostał się nikt żywy. Te stwory otoczyły mnie na ulicy. Musiałam ratować się ucieczką. Umknęłam, kryjąc się przed trupami w budowli, która powinna być miejscem ich spoczynku. O ironio. Od tego czasu czekam na posiłki. Co robią tu ci żołnierze? Spogląda na nich, dostrzega ich martwego wzroku i nienaturalnych ruchów, albo uważa to za zupełnie normalne. To moi podkomendni usłyszeli, jak wołam pomoc. Od tego czasu czekamy tu na dodatkowe posiłki. Bez nich nie damy rady przebić się do wyjścia. Chyba coś jest z nimi nie tak. Właśnie miałam o tym mówić. Tkwimy tu bez prowiantu od nie wiem jak długo. Musimy się stąd wydostać, póki wciąż mam jeszcze siły. Przykro mi to mówić, ale już jesteś martwa. Wytłumacz się natychmiast. Jesteś duchem, który nęcił i mordował rycerzy Tygla. Nie, to niemożliwe. Przecież nie mogę. I przez jej rozchylone usta przedziera się przeciwległa ściana grobowca. Kobieta patrzy na swoje dłonie, jakby widziała po raz pierwszy obracające się przed twarzą. Jej oczy i usta wyrażają grozę, gdy na powrót zawraca w twoją stronę. Coś ty mi zrobił! Nowicjusze, do ataku! Okej. Okej, Anna. Wysoka planeta też. Fajnie byłoby podejść bliżej. Okej, Eda jeszcze będzie w tej flanki. Chociaż został... Co mu się stało? Nie wiem. Okej. Możemy zdominować jednego z tych. Jeżeli są kapłanami, to pewnie będą mieli sporo obronę. Ale spróbujmy zdominować jednego z nich. Okej. Unio. Leira. Razu podeszła. Czy ona jest nośnikiem duszy? Nie, jest duchem. Okej. Co możemy jeszcze zrobić? Możemy rzucić pancerz. Na początku. Możemy strzelać redukcję obrażeń. No bardzo mało redukcję obrażeń, więc spróbujmy ognia otworzyć. Okej.
Rzućmy tutaj również. Okej, ktoś będzie musiał bronić flanki. Chyba spadnie na ciebie to zadanie. Okej, ale tu rzucił zaklęcie. Możemy pieszczotę rzucić. Okej, czy ty rzuciłaś dominację? Tak. Okej, dobra, zdominowałaś jednego z nich. To jeden problem z głowy. A to teraz strzelaj go może dalej. Rzućmy to. Nam pomoże. Okej. Just say the word. Możesz oślepić jego. Skończyłeś rzucać swoje zaklęcie. Może odpal do tego. Okej, coś się stało. Wszyscy nieruchomi? Tak, para już. Okej. Rzućmy również poświęconą ziemię. Masz troszkę obrażeń. Ty. Okej, okay. Do się już. Okay, świetnie. Dobra. Tu musisz jeszcze raz im przywalić. Okej, okay, ty otrzymujesz spore obrażenia. Chcemy ci jakoś pomagać. Paladyn. Jak jeszcze to paladyn możecie wyrzucić. Okej. Okay. Rzućmy może tę kolumnę wiary. Okej, okay, łapkę tutaj. Ognia. Okej, on się odstąpił. Ja to może jeszcze. Tu masz jeden rozkaz, nie. Okej. Okej, ty może to już zaraz padać. Właśnie, to masz była liczba. Mhm. Szkoda, że musieliśmy ich pozabijać. Ale trudno, no. Nie było wyjścia. Okej. Okay. Pancerz płytowy rycerzy Tygla. Okej, okay, zobaczmy. Porównajmy go do tego pancerza, który obecnie mamy. Ciach, ciach. Jest taki sam. Dokładnie taki sam. Ale może ładnie wygląda, co? No, można powiedzieć, że tak. O ile nikt nie będzie zadawał pytań, skąd mamy taki pancerz, to chyba nie jest nic złego. Okej. Okay. Dobra. Just say the word. Mhm. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Just say the word. Pieniążków, pułapkę. That'll do it. Okej. Okay. Tutaj nic ważnego. Yeah. No cóż, no, trudno. Trudno po chłopakach. To było chyba
Było chyba jakieś zadanie. Zaginioni strażnicy, czy coś takiego. Okej. Okay. A, zaginieni wartownicy. Okej. Okay. Trudno. Hey there. Szkoda chłopaków. A cóż. Idźmy do wieży. Sure. Tak, tam gdzie pojawiały się problemy z duszami, tam zazwyczaj działa bractwo, więc jest duża szansa, że to bractwo właśnie jest powodem problemów w tej dzielnicy, więc że jak wejdziemy do tej wieży, to uda nam się oczyścić dzielnicę. Yeah. Zobaczymy. Okej. Okay. Mhm. Trochę pieniążków. Sure. Przywrócony. Nie na mnie. A właśnie, zapomniałem o jednej rzeczy. Mamy przecież biegłość w broniach rycerskich. Celność plus 6. Tak, to jest kolejny powód, dla którego lepiej używać teraz. Tak, 22 cięte. 22 cięte plus 4 zimne. Tak, chyba Paladyn w końcu zaczął zadawać jakieś wrażenie. Z tym mieczem, tak sądzę. Chociaż w sumie góle nie mają zbyt dużej redukcji obrażeń, więc to może być tylko taki chwilowy... chwilowe wrażenie. Margaret's fire casts light in dark places. My thoughts will be as silent as my feet. To jakiś kolejny będzie ukryty przedmiot? They shall see nothing, while I see much. Okej. Okay. Yeah. Po prostu. Okej, okay. Chyba tutaj zbliżamy się do tej wieży. Tak wygląda na coś bardzo gotyckiego. Więc zbadajmy jeszcze tą część dzielnicy i za chwilę tu wrócimy. Kramik znowu uciekł. Okej, okay, kramik przewrócony. I'll let Margaret's fire bless this. Okay. Ja. Przybawić tam przywrócony. No dobra. Mm-hmm. Poradziliśmy sobie. Co tu jeszcze mamy? Yeah. Tak. Niedługo mm-hmm. możemy jakiś odpocząć. Eder trochę otrzymał obrażeń. Parę czarów zużyliśmy. Hey. Patrząc stąd posiadłeś parę wrażeń opuszczonej. Okej, ale uda się wejść do środka. Więc do końca opuszczona pewnie nie jest. Okej. Nie jest też taka mała, jak wygląda z zewnątrz. O, co to? Seda, wpuść nas! Nie bój się, nic ci nie grozi. Wychodź w tej chwili. Seda, otwórz te drzwi. Ocalały. Okej. Okay.
Ocalały. Polskie słowo. Hey, survivor. Okej. Palimy. Szumimy. Okej. Przechodzę na drugą linię. Kto miał przywoływanie? Miałeś przywoływanie, tak? Zapuścimy. To się nie przedostanie świetnie. Okej, Eder znowu otrzymuje obrażenia. Okej, no i wyszło. Okej, ale lekki wycisk nam dają ci. Specjalnie w ogóle. Specjalnie w ogóle. Okej, poradzimy sobie. Może rzućmy pancerz na wszelki wypadek. Okej, wy co się robicie? Nie. No to weźcie się do roboty. I wish you no. Okej. Świetnie. Jakaś animacja. Wygląda na to, że ich dusze odeszły w pokoju. Mam nadzieję, że to tam się zaczęło. Okej. Tam chyba ktoś się znajduje. Więcej. Spoko. No właśnie, czy to mamy. Raz na potyczkę. A, zapomniałem, że to jest parę razy na potyczkę można używać, więc... Nie tego używać cały czas. Tak. Zmieniamy sobie na arbalet. Tak, zapomniałem, że ten... Można to parę razy używać tego świętego blasku. Myślałem, że to jest przed odpoczynkiem. Skoro parę razy na potyczkę, to ten... Hey there. Show them how it's done. Okay. Ja mu zadałem obrażeń z tego. Let's tire it out. Trafienie krytyczne 23. Ten 23 to jest 13 ogniem, z 5-8 zimno. Okej, spoko. Ty? Czemu nie strzelasz? Fajnie. Ja nie mam sensu już strzelać. To nie, jeszcze jest jeden dragon. Okej, to podparmy go. Zadamy resztę rezydencji i potem otworzymy może te drzwi. Sure. Margrin's fire casts light in dark places. Testament Lorda Vartasa. Moje życzenie jest, aby mój majątek przekazano rycerzom Tygla. Okej. Okay. Yeah. Okej. Okay. Sure. To będzie chyba jakiś side quest, bo już byliśmy koło tego grobowca. Więc pewnie trzeba będzie pochować jeszcze tego lorda. Okej. Lay him low. Czy tu mamy klucz. Let's see what's in here. As promised. Okej. Zobaczmy, czy ktoś przeżył. Chyba nie. Ktokolwiek mógł to być, chyba już nie żyje. I tak. Lay him low. Yeah. Okej, śledzisz to służby. Dopilnuj się, aby rodziny krowiec był odkurzony, a marmur wypolerowany. Klucz wisi jak zwykle w kuchni przy piecu, okej? Okay? Mhm. Just say the word.
tutaj mamy? O! Kot czarno-biały. Dobra. Poranna zmiana. Pupila. Animantowi podziękujemy. Czas na kotka. No dobra. Yeah? No, gdzie jest kotek? Tu jest. No, patrzcie, jakiś liczny. Dobra. Za mapy dobiega blade światło. Na zewnątrz prowadzi dziura w równych krawędziach. Jakby przez kogoś wykopane. Okej. Okay. Czyli jeżeli ktoś tu się znajdował, to yeah? może miał szansę uciec. Okej. Okay. Just say the word. Będziemy yeah? rozmawiać. Dobra. Znajdźmy jeszcze kuchnię. Ech, dość wolno ten kotek chodzi. Okej. Okay. Piwo. Kurczaka. Mhm. Chyba haczyk wspomniany w nocy, ale klucza do grobowca nie ma. Mhm. Okej. Okay. Więc może ta osoba, która tutaj była, udała się tam. Trzeba to zbadać. Czasem. Czy mamy coś jeszcze tutaj do zbadania w tej dzielnicy? Jest jeszcze tutaj kawałek. Cmentarz. Okej, okay, mamy kolejny dom. Jakąś urmę. I shall be discreet. Oh, I shall be discreet. Tylko świecidełka. Okej. Dobrze. W następnym odcinku zwiedzamy ten dom. Idziemy do mauzoleum Waltasów. A później wkraczamy do wieży i robimy porządek. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć.